Siemaneczko, już od rana, to już na nogach się mówi. Już funka przygotowana, żeby krowy, widły też wbite. Bo ten dwa razy, trzy jeszcze raz zanieść i będzie obdane już u 15. Kukurydzę wpierdzielają, nie wpierdzielają. Tutaj tak samo. Tym już dałem, posłałem. Oni chyba są grudzień, listopad. Te małe luchy, trzy. Już byśki prawie też już prozeli. Dobrze, więc im i tak nie będę dawać. O, już tamte się odzywają. Te tu już takie roczniaki. O, tamta czarna. To te 200 kilo może by wydała, ona tą matę. Bo to wagę co by wydała. Dobra, po wodę trzeba iść. No tak, o, taki korytarz też sobie pół beli przywiozę ze słomy. Tutaj dwie taczki wykipruję i mam dużo. Tamta czarna, to jeszcze powiedzieć, tam do sufitu prawie dotyka, chodzi po sobie. Ona ciągle na dwóch nogach. Taki błoto robi w końcu. Ciorwie. Śmieje krzyżówce, kurna, z łosiem czy co? A tamta, ta czerwona, ta taka spokojniutka, że ja nie wiem, nawet nie chcę się odsunąć. No ale będzie można już ich powoli, będzie zaraz zacielać. Przyjdzie maj, czerwiec, będzie trzeba zacielać. Bo albo załapę za pierwszym, albo i nie załapę. Zależy. Te to kurna ciągną, raz i wody nie ma. Ciągną, ajka. Ta czerwona to fajnie wygląda, taka tłusta. Te to bardziej takie hefy, co? Trzaskowy taki najmniejszy. Te to nie wiem, oni chyba zaraz z jesieni. Wrzesień czy kiedy? Weź woda od razu do żercia. Idę. To dobrze, przynajmniej od razu do żercia. No i po zjadali. Trzy i pół prawie. Tato nerwus. Trochę taka nerwowa jakby wygląda zawsze z twarzy. Dobra, przejść tam i ogarnąć. I powiedzieć, te jałówki to pozacielane. A tylko nie wiadomo, jakby było, trzeba sprawdzić się. A te to roczne. Takie roczne, bo to z lutym gdzieś pokończyli. Tamte to pójdzie, bo ten czarny to już chodzi, bryka. Elegancko. Aż w powietrzu chodzi to, tylko to się zostawi.